Dobra, ej, ja mam neutral, ja mam tego, ja wiem co ja mam. Ja pierdzielę. Co jest romantika, jeszcze mam Asira wleciała, ja pitam, ale grubo. Asira, dzięki za tego, za stówkę, ja pierdzielę, czat, zróbcie serduszko. Ja mogę ją chronić jakimś protektem teraz. Co tu się odpierdziela? Kiedy jej ochronę mam dać? Dobra, dajmy jej... A ile razy mogę jej ochronę dawać w ogóle? Tu jest Zwend od Minera. Ultra Sus. Aha, ona siedzi w Wendzie. Tu gdzieś ciało było. Ej, co jest? On zjadł. K1. Co ty robisz? Co jest grane? Dobra, słuchamy. Wenku. Co to było? A ja się pytam, ja mam megafon, czej, mordo, wbiegasz, tam jest Vent Minera, co nie? Wbiegasz, tam jest Vent Minera. Czy ty mi z niego nie uciekłeś? Nie, ja tam wchodziłem normalnie, patrzę Vent Minera, myślę, dobra, na meetingu powiem o tym. Wchodzę do laba, Wenku wychodzi z niego. Patrzę pod Tymek, to mam nadzieję, że kiedyś się uda dołączyć na tą poczekalnię. Trzymam kciuki, serduszko, dziękuję tobie. Wracając, Asira, co to miało być? Dobrze, już mamy godzinę gry, także na spokojnie. A więc, broń się w takim razie. Dobra, bronię się. Wracając, ja sobie biegnę kulturalnie z witalców, widzę, że ciało padło. Biegnę sobie do labika, widzę, że jest Zwend postawiony po prostu prosto w tym korytarzu. Po czym biegnę dalej i wlatuje mi taki jakby pijany tego K1, który lata, nie wiem, dzikami, tymi ruchami kobry dzikimi i nie wiem, i po prostu... Pijany to ja jestem, ale okay. Znaczy nie, no tak wyglądało to, nie? Jakby wiesz, taki movement miał jakby, nie wiem, jakby o każdą ścianę się potykał. Ty to jesteś pijany, ja to jestem kobra, ale jakoś tak Wenkowi się połączyło. Ja mam info. Westinę biegała na początku do laba i stawiła tam Wenta. Nieprawda. No akurat Wenta nie wstawiałam żadnego, bo on już tutaj był, ale przebiegliśmy przez siebie. Robiłam zdjęcie tego, poinki. Wentku, masz rację, mam ukrytego modifiera, drunk. Dlatego tak biegasz, kurde. No właśnie, bo to się zgadza. No. No. To ma sens. Także dobra, K1 wytłumaczył mi swój powód, dlaczego biega po ścianach, to już coś wiemy. Więc dobra, na razie możemy skipnąć, nie? W takim razie. Ale sytuacja jest taka, że ja i K1 jesteśmy obok ciała i po prostu nikogo więcej nie ma. Nie ma dranka. Ja z góry przepraszam osobę z Festimena Górnego, któremu drzwi zawrócił. To mnie okłamał, jest drank czy nie ma? No nie ma. Nie ma. Ja powiedziałem, że dostałem ukrytego modifiera, ja żartowałem po prostu. A. No. Ale biegasz tak ogólnie po ścianach. Nie wierzę. Nie ma dręka. Bo nie ma drunki. Węku, ja wróciłem z grilla, więc ja jestem drunk, więc wiesz. Chipsek, przestań. Proszę mnie w ten sposób nie żartować, bo ja się uczę i mnie się myli. No właśnie, nie trolujcie tymi rolami, bo my się wszyscy tu uczymy. Ja też się uczę. Dobra, skip. Jezu, Wenku robiący bu, to jest jedna z najbardziej uroczych rzeczy ever. Widzę, że umiem to robić, widzowie, czy nie bardzo? Dobra, lecimy ze skipem. I na razie jest tak, że mamy Loversa z Vesti. Ja się boję, że ją będzie chciał zabić tam ktoś, bo ktoś widział, jak ona Venta daje. Więc zaryzykuję i dam jej protekta, dobra. Ogólnie to ja mam do niej, jakby widzicie, taką strzałeczkę, że widzę, gdzie ona biega. Ja w ogóle tasków nie robię jako ten, jako Lover. Czy ja jestem jakimś takim neutralem? Ririka. Giga, dziękuję, ale nie trzeba jakoś dużo. Kto mi dał tego? Tarczę żółtą. Ktoś? Ty mi dał? Nie, ty mi nie mogłaś dać. Zapatrzyłem się, widzę, na lewy monitor i nie wiem, kto mi dał. Który mi dał tą tarczę od Guardiana? Karamba. Dobra. Dam jej ochronę, zobaczę. Aha, czyli ja ją mogę chronić. I za ile mogę kolejny raz? Na światłach jej dałem, dobra. Sandra zginęła. Jest zgłoszenie. Ciekawe, ile razy mogę jej dać. Bo to jest naprawdę ultra ciekawe. Dobra, Asira zgłasza. Słuchamy, co się stało. Siema, Asirka. No. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Syk znaczy się. Generalnie jak sobie pełzłam gdzieś tam z laba do elektryka,
To gdzieś tam pod kamieniem, jak się grzałam, zobaczyłam ciało. Znaczy nie zobaczyłam, zobaczyłam report, bo było ciemno, więc nic nie widziałam, ale generalnie ciało jest gdzieś tam. Mhm. Okej. Okay. Syk, syk. W labie. Nie w labie. Jeszcze raz. Jak pełzłam sobie z laba do elektryka i byłam gdzieś nad storage'em, to wtedy pod kamieniem zobaczyłam sobie ciało. A, dobra, pod kamieniem, dobra. Już. Pytanie, czy tam nie ma kolejnego venta. Może być. Bezminer. Jest tam. Możliwe. No ale jak to sprawdzisz? Nie sprawdzisz tego. Chyba, że masz inżyniera, to widzisz. Albo Jessera. Albo błazna. No właśnie. Chyba, że masz imposora. Albo... I wiesz, że jest. Avenger może wentować. To będzie jak Undertaker, dziękuję. No Undertaker na pewno Undertaker. Znaczy ciało jest nad storage'em prawdopodobnie. To nie, nie pod kamieniem jednak, tak? No nie, no kamień jest wyimaginowany, no. No dobra. No to wiemy coś, ktoś coś wie? Ja wiem. Co wiesz? Ja wiem, że najprawdopodobniej mamy Shade'a w grze, bo podświetlił mi się mój guzik interakcji w powietrzu. Nie możesz wyrównać interakcji na Shade'ie. Albo w Raid. Nie, po prostu nikogo nie było obok mnie, a podświetlił mi się mój guzik, którym mogę coś robić ludziom. Wiesz, no to w Raidka. Jak jesteś Warlockiem, to tego, to nie musisz być przy kimś. Nie rozumiem. Mogę z tego killa na pewno wyklirować chipseku, bo widziałem, przychodziłem obok niego w ofisie. Ja mogę Venka wyklirować. A co to czemu? No chipsek też jest raczej czysty z tego. Dorzuciło? Chociaż ja bym powiedział, że Venku dalej jest dla mnie sus, bo uciekał od ciała w labie. No stary, z mojej strony wyglądało to, jakbyś ty tam uciekał, nie? I był pijany, po ścianach biegał i nie wiedział, gdzie masz uciec, w którą stronę. Tak, żeby było sensownie. To. Ewentualnie z rave'ką odpalił sobie speeda i nie mógł nadążyć. Tak, znasz. No co ty? Jak Deogen. Znaczy jak ja zginę, to miejcie na uwadze K1 po prostu, nie? I tyle. Powiem nie. Wam tak, generalnie wszyscy wszystko widzieli, a tak naprawdę nikt nie widział nic konkretnego. Oskarżenia latają jak promocja w Biedrze i generalnie nic nie wiadomo. Więc proponuję skip. A nie w Lidlu? Nie, w Biedrze są lepsze promocje. Jakby rzucacie się na siebie jak Janusza na masło. Ja nie głosuję się na niego. Nie, no na mleko. 12 sztuk trzeba wziąć od razu. Nie? Żeby promocja zadziałała. Dobra, widzowie, lecimy ze skipem. Asira ma totalną rację, widzowie. 3 ciała są. Co tam masz za strzałkę? Ja mam strzałkę do mojego Loversa, w sensie Loversa, do mojej osoby, na którą dałem tego. Dałem serduszko, nie? Romantikiem jestem. Albo nie, do specimena ja nie pójdę, bo tam to jest najgorsze miejsce zbrodni, od razu po elektryku top 2 na polusie. Wiecie co, ja sobie wolę tu biegać pewniej bardziej. Przy ofisie i tak dalej. Kto jest na kamerach? Czekaj, kamerę zasłonię. Czekaj, mogę impostora strollować, że zasłonię kamerę. Mogę jej dać za chwilę obronę, ona w ogóle do venta poszła pewnie. Jak zgasną światła, to jej dam obronę. Dobra, ale tak kamerę idzie strollować zarąbiście, wiecie, że ktoś mi wypatrzy? Dobra. O dobra, dam jej ochronę. Dobra, zgłoszę to ciało. Ktoś był na kamerach teraz, widzowie. Muszę powiedzieć, że widziałem już ciało, miałem R-kę. Dobra, ciało jest koło choinki pod labem. Pod labem? I niedaleko temperaturki od lawy, powtarzam, jest vent minera. A ja mam drugie ciało i wkurzoną kałużę. No właśnie, też ma wkurzoną kałużę i to ciało. Nad komsami jest kałuża, wściekła i ciało. Tak. Tak. Czekaj, Wesinek, gdzie jest ciało? Nad komsami i tam jest wściekła kałuża. Ja znalazłem, ja już miałem reporta, generalnie wbiegałem na wulkan, na Witalce i też miałem reporta, ale nie zdążyłem zgłosić. No to drugi, też było ciało. No ja zgłosiłem. To gdzie ty znalazłeś? Obok wulkanu, tam na prawo, w sensie jakbyś z tego, z Witalcu lewo wybiegał, tak? No koło tego choinki pod labem. Jak koło choinki?
No, gdzie indziej ty gadasz? Tego, mogę dać ważne info w sumie. I sorry, przerywam. Impostor. Mamy Undertakera. Nie mamy Undertakera. Minera i Shayda. Undertakera, bo. Dobra. Nie, jakby to powiedzieć, żeby nie stracić swojej roli. Ale K16 mamy Shayda i Minera. Nie może być Undertaker, bo jest dwóch impostorów. Nie wiem, bo ja mam taką informację, że killer użył szybko Venta. Dziecko słychać kogoś w tle. Miner. K1 chyba, no. No niech się czyta kotem, jak coś. Jesteś K16 i tyle. No to w każdym razie jest impostorów od pierwszej rundy. I Sandra. Mamy tak. To Venek Miner. Killer użył szybko Venta, żeby uciec i w nawiasie Sandramsa. To jest, że to ciało. Dobra, nieważne. Użył Venta, żeby uciec od ciała Sandry. Tak. No. Ale generalnie tego, Jester też może skakiwać do Ventów, chyba Minera, jak to jest? Może. No właśnie, więc wietrze. Może być pułapka. Mam pytanie. No. Jak się nazywa rola, która może blokować węzły czy co? Trapper. Jest? Trapper. Jest tak. Bo w O2 jest chyba niewięcej. No bywa. To jest trapper chyba. Jak Karol? Trapper. Trapper. Odpowiednik security guarda. Faktycznie trapper. No trapper. Steve. Mamy dwóch info. Ja bym powiedział, że K1 jest, nie? Mimo wszystko. Ja bym go nawet w następnej ewentualnie zaryzykował, nie? Ja powiem ci, że jestem clear. Przecież powiedziałem ci przed chwilą, że impostor szybko zwątpił. Dobra, ja to sprawdzę. A może to ty? Kotel zdejmował rolę. Na razie jest hip, możecie. Ile osób tylko dwóch impostor. Dobra, a Sira głosujesz? Jest senior. No weźcie tego Venka, nie wywalać, przecież mówię, no, że trzeba. Kurde, jeszcze ja jestem minerem, się zrobiłem z tego, ja nic nie robię. Ja pierdzielę. Dwa głosy, żebym dostał. Od tego K i od kogoś jeszcze. Amix, dzięki za wspólnika, mordeczko. Serduszko dla ciebie. Ej, gdzie ja mogę iść jeszcze taski robić? Bo ja już tu wszędzie byłem, te paliwo mogę powiedzmy robić, nie? Już na lewej stronie byłem, w specimenie nie byłem, ale tam nie idę, bo tam nie ma co iść. Dobra, Asira mi dała tego, ochronę. Asira mi dała ochronę, zarąbista sprawa. Asira jest guardianem ogólnie. 3, 4, 5. Chronię tego, Vestinę, widzowie. Tak jest. Chociaż ja tych shipów nie tworzę, to wy tam bardziej tworzycie. O Jezu, dziękuję Amix jeszcze raz, teraz na wyróżnienie na ten, na ekranie. Za wspierającego. Dobra. Czekamy, aż się skończy i słuchamy, co tam mają do powiedzenia. Ciszyć. Siema, co się stało? Ciało jest bardzo świeże. Prawdopodobnie zabójca postawił Venta w specimenie, bo się pojawił animacja Venta. Ja byłem koło kabelków ze Zero. Wychodziłem z laba. Minąłem się z deką górną, pojawił się Vent, a koło Venta jest ciało. Czekaj, mordo. Ja mam jedną informację, znalazłem miejsce. Widzowie, ja się zastanawiam, co się stanie, jak wygramy to na taski. Czy ja też wygrywam z Vestinę, bo ją biorę jako romantik pod swoje skrzydła? Czy nie? Jak myślicie? Bo został jeden impostor i to jest tylko ona. I wiemy, że ona jest nim. Dajcie znać. No ale Asira mnie widziała, jak wychodziłem z kabelków. Nie, potem... no dalej węku jest. Bo mi się wydaje, że tak powinno być chyba, ale... Znaczy no... Jak przeżyje ze mną oczywiście, nie? Byliśmy razem na kablach w kiblach, ale nie mam pojęcia, dokąd Kornet potem... Chyba, dobra, szczerze, strzelam, poczekajcie, strzelam. O nie. Pozdrawiam. Wynika w sensie? Skoro mamy dwóch impostorów i to jest tylko... Ktoś zginął. Strzał był. To Venku jest? Ornet Shadem, polecam. A jak nie Minerem. Nie jest żadnym Shadem, bo mi udowodnił, że jest. Pierwszej rundy to w sumie mam podejrzenie. Ale ja, słuchajcie, ja raczej mogę wam powiedzieć, że Venku przynajmniej tego ciała nie zrobił. Tego, co masz, raczej nie.
Wątpię też, żeby był odpowiedzialny za poprzednie, ale nie jestem już tego taka pewna. Ja wiem, że dwie osoby są hard clear, a Sira i Vestine są na 100% czyste, bo one są czyste po prostu. I tyle. A zresztą nie wiem. Birło tak. Najbardziej sus jest K1, bo dalej żyje, a w sumie tego w pierwszej rundzie był taki niepewny. Ale znowu powiecie, że mam egzekutora, no to nic nie gadam, to możemy skipnąć po prostu. K16 już zajmował rolę, więc... Impostorem i zwalacz tam nie winę. No nie, no stary, bo jesteś, ale możemy skipnąć, jak oni nie wierzą, nie? Kotor nie może być. A poza tym dalej są, tego Romantic Pyre żyje. No, para romantyków żyje, Kotor skrymował rolę, to jest git. Czyżby Wenek z wioski kosą? Nie, mamy strzelania. Nie, ale Hornet mógł być tego Vigilantem. Przesadzam. No był Vigilantem na pewno, albo neutralem może? Nie no, raczej był Vigilantem. Gdyby był neutralem, to by we mnie strzelił. Dobra, ja wstajam. Jak Benek zginie, to jest, to znaczy, że on... Nie strzelajcie! Ludzie, mamy mało ludzi i dalej to wiesz nie co, to musiałbym się oglądać, bo tak z reguły to, jak czegoś nie oglądam, to średnio, nie? Potem powiadomienia przychodzą i tak dalej. Ale jak nagrywasz Among Us, to może wpadnę zobaczyć. Bo lubię wasze filmiki z Among Us. Może kiedyś jakieś reakcje zrobimy na filmiki widzów moich. Dobra, dwóch impo. Dobra, widzowie, jest dwóch impo jednak. To co oni gadali, że jest jeden? Dobra, kurde, dawajcie double fraga robicie, Vesinę i tego. Oni spotkanie chcieli zrobić, czy nie? Dawajcie jakiś reaktor im włączcie. Asira by mi dała może Guardiana. Ale jak mnie SCP zabije, a on jest z Vesinę w duo, no to cholera. My byśmy przegłosowali ich prawie, jakby mi drugi impostor Vesinę zaufał. Dobra, daję jej ochronę za chwilę. Wale, dobra, masz ochronę. Dając ci ochronę. No nie, ktoś ją zabił, a da mi ochronę. A nie, to ten drugi zginął. Ja już myślałem. Tak, który? Tak, więc ciało jest w elektryku, zabił to Shade. I chyba Shade'em jest wentylator. Okej. Wentylator jest jeden. Czekaj, wentylator przecież nie był teraz w ofisie? W odmienia? Wentylator był teraz ze mną. On był ze mną. Minęłam się z dwójką osób i wydawało mi się, że to był Wenku wentylator. Wentylator był pomiędzy Weaponsami i Konsami ze mną teraz. Na końcu. Tak, by the way, sorry, że się teraz odzywam jako martwy, ale ja już lecę. Okej, spoko. Hello. Odnośnie tego, ile to ciało ma sekund, to powiem, czy on to miał szansę zrobić, czy nie. Ktoś wie? Ja wiem. No. Ile? Ciało chyba powinno być jakieś stare, albo nie wiem, świeże, albo stare, ale chyba jest stare. Ciało jest świeże. Jeżeli ma powyżej 15 sekund... Dobre porównanie. Ciało jest świeże albo stare. No. Jeżeli ma powyżej 15 sekund, to wentylator mógł to zrobić, jeżeli ma poniżej, no to nie mógł tego zrobić w takim razie. A to nie był czasem kogut może? Podobny kolor? Ja się mijam z Wenkiem teraz w ofisie. W sensie... W jakim ofisie? No w ofisie wchodziłeś ze strony Witasów. A, ale to wcześniej, bo to już 10 sekund temu było. No to nie zdążyłbym dojść do elektryka, ja teraz... No to w takim razie tak, kogut zostaje czysty 100%, wentylator też jest czysty, Vestine jest czysta, Asira jest czysta, zostaje SCP i Turret. Z tego fraga. No Asira też mi... Udowodniła. To SCP w takim razie, jak dla mnie. Jeszcze szansa, że K16 odwalił, przez co mi pokazało źle. To możemy SCP wyrzucić. Nie. Mi nie przeszkadza. Spokój, no albo tu. Spokój, no. No jak ty krzyczysz, to ty jesteś chyba. A Westin, mam pytanie. W jaki sposób czyścisz Żenka? W sensie on ci coś pokazał? Jak on ma Jessera, widzowie, to lipa. Ja bronię wentylatora, bo on jest duo od Vestine. Ja go bronię dlatego, wiecie? Bo chcę z nimi romantikami wygrać. Romantik jako. Czemu podejrzanie? W każdej rundzie Jasmuty cały czas tam wywalany, no. Dajcie spokój. Nie, no, skipnijmy. A chyba, że on jest błaznem, ja nie wiem. Jak jest błaznem, no to XD trochę. Wątpię. Tak... No, ja bym powiedziała, że... Się okaże. Jak jest błaznem, to trochę XD będzie. Ale mam nadzieję, że nie, bo w sumie tak... Mówi, jakby mógł być tym błaznem. Nie, dobra, nie, na szczęście. Dwóch impo. Dobra, Vestine, zabijecie we dwóch. Dawajcie, zabijcie kogokolwiek. Kogokolwiek.
Asira nie wygra ze mną niestety, bo ona jest guardianem. Ale ja wygram z Vestine i z drugim impostorem, czyli z wentylatorem. Kurde. Dobra, ale w trzech już przegłosujemy, bo jest 3-3 tylko. Dobra, jedno mi się wciąż nie zgadza. Jest dwójka impostorów, cztery osoby się ze sobą czyszczą. No tak, no, nie pasuje, ale w takim razie tak. Vestine, Asira, wentylator są czyści. Zostaje tak 100% dla mnie, z których nie mam pewności, to Turet, Kogut, nie? I to chyba musi być to duo w takim razie. Wenku, to jeszcze jedna rzecz. Why Vestine jest czysta? Sprawdziłem ją. Para romantyków. Znaczy... Wiem, że ona jest na pewno czystą rolą. Rolą crewmate'a. Znaczy, generalnie ja pytam dlatego, że w sumie Vestine relatywnie było stosunkowo, nie wiem, czy niedaleko, przynajmniej 2 kili. Gdzie? Dlatego pytam. Kiedy? No K16 to może, bo robiłam drzewko od 2, a potem sobie wybiegłam, spotkałam się z tobą przed światłami. No. I jedno z pierwszych. Jak pobiegłaś? Wtedy, co byłaś w labie. Co, Turet? Jak do tego drzewka pobiegłaś? Dołem? No przecież biegłam z... Czekaj, z kim ja biegłam? Znaczy ja się z nim minęłam między Weaponsami a Kumsami, jak biegła w stronę odwa. I to było przez... Ale mówię jeszcze o jednej z pierwszych ról, gdzie byłaś w tym... w labie, a tam też było ciało i Ventminera. No. Prawda. No i tak naprawdę ja tam wbiegałam do tego laba i w sumie nie widziałam cię tam. A inne osoby, które tam były, to faktycznie mi mignęły chociaż przez sekundę, więc tak... Asira, ja wiem, że Vestine jest czysta na 100%. Tak samo wiem, że ty jesteś czysta, wentylator też jest na pewno czysty. Zostaje Turet i Kogut, to jest duo. Ja bym zagłosowała na Koguta. Możemy na Koguta, nie? Ej, czekajcie, chwila, moment. Czy wy nie słyszycie przy Vestince i Wenku jakiejś korelacji? W sensie, i Vestinka czyści Wenku. Ja tak samo mówię na Asirę korelację, bo wiem, że ona też jest czysta. I tak samo wentylator jest czysty, ja mam 4 osoby czyste. Znaczy 3. Ja przynajmniej 3 osobom pokazałam, że jestem czysta, także... No właśnie. No to widzisz. A no dobra, to głosuję. Mają prawo jak najbardziej. Natomiast mnie osobiście nadal Vestina mimo wszystko średnio pasuje, bo akurat no. Tureta... Dobra. Jeszcze ją strzelił ktoś. Kurde, hard clear. Ktoś z Wenku albo Vestine, bo dużo o niej wiedzą. No i widzowie, Ez! Brawo, wygraliśmy czy nie? Chyba. Pogchamp. Udało się! Raper poleciał, udało się, nice, koniec. Koniec jako romantik, to nie jest, ale odstrzeliliśmy. Mówiłem wentylator, kurwa. Ale Turek, że ty nie złapałeś, że jest para romantyku? Stary, ale ja cię wziąłem pod skrzydła, nie? W tej rundzie, pomiędzy kąsy. Czyli dobrze złapałam pod sam koniec, że Vestine jest coś nietętego. No tak. Dobra. Ale romantyk to jest pozytywna rola, ja mówię stricte o Vestince.